Zmartwychwstały Jezus swoje piękne orędzie rozpoczyna od słów pokój wam. Te słowa znaczą, jestem z wami, nie musicie się obawiać. Dla uczniów tamtych, uczniów pierwszych, przepełnionych lękiem, ale dla nas, ludzi współczesnych, naznaczonych lękiem, kolejnych problemów, niepokoju, choroby. Te słowa są słowami nadziei, przesłaniem, które budzi zaufanie i dodaje w sercu właśnie pokoju. Chciałem Państwu życzyć takiej Wielkanocy, gdzie te słowa będą dominujące. Słowa, które wypowiada Jezus zmartwychwstały, ale słowa, które my powtórzymy naszym bliźnim. Matka Teresa z Kalkuty pięknie mówi, kiedy chcemy przekazać drugiemu człowiekowi słowa miłości, trzeba być blisko. Nie mówi się wtedy do tłumu. Mówi się do tego jednego człowieka albo do tych kilku najbliższych. Niech Państwo dzielą się tymi słowami Jezusa, słowami nadziei. Słowami, które mówią, ja przynoszę wam pokój. Ja przynoszę wam nadzieję. Ja was obdarowuję. Nawet jak komuś z nas trochę nie dostaje wiary, to może wystarczyć miłości, która jest właśnie bliskością. Bliskością z drugim człowiekiem, która może oznaczać po prostu zwyczajny gest, serdeczny uśmiech i piękne życzenia. Pokój wam, pokój państwu na wszystkie dni wielkanocne, na czas świętowania.